Rozwiąż równanie kwadratowe w zbiorze liczb zespolonych o współczynnikach także zespolonych. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz i zaczynamy w szkolny sposób, czyli liczymy deltę. Tak. No cóż, no czyli b do kwadratu. B to jest u nas to. Czyli minus 3 to jest 9 i do kwadratu to minus, czyli minus 9. Następnie to i to, czyli minus 4ac, czyli plus 4, 4 plus 6i. Dokładnie tak. Dobrze, no więc teraz to, co trzeba zrobić, to napisać równość. I teraz mamy tak, minus 9 plus 16, czyli razem 7. 4 razy 6 to jest 24i, czyli 7 plus 24i. No i teraz widzimy, że ta delta nawet nie jest ujemna, nie jest dodatnia, nie jest ujemna, więc musimy po prostu spierwiastkować taką liczbę zespoloną. A zatem piszemy, że jakieś w kwadrat równa się 7 plus 24i. No i nasze w to jest, dajmy na to, x plus yi. Oczywiście x i y są liczbami rzeczywistymi. Samo w jest zespolone, ale x i y już są rzeczywiste. Dobrze, no więc w takim razie w kwadrat to będzie. W kwadrat to będzie. No, wzór skróconego mnożenia to do kwadratu, czyli x kwadrat. Podjąć y kwadrat, no bo to do kwadratu, a i do kwadratu to minus 1. No i dodać 2xyi. Dobrze, no i widzimy, że to jest część rzeczywista, a to jest część urojona, bo stoi przy jednostce urojonej i. W kwadrat to jest też to, w związku z czym z porównania wychodzi taki układ równań. X kwadrat minus y kwadrat równa się 7 oraz 2xy równa się 24. No i mamy do rozwiązania taki układ równań liniowy, gdzie niewiadome są liczbami już rzeczywistymi. No to rozwiązujemy. Jak możemy to rozwiązać? No możemy to drugie podzielić przez 2 i na przykład wyznaczyć x. Czyli x byłby równy 12 przez y. Oczywiście należałoby tutaj zastrzec, że y nie jest zerem. No i wstawiamy do pierwszego. Dobra, no to by było teraz tak. 12 do kwadratu, czyli 144 na y kwadrat, odjąć y kwadrat, równa się 7. Mnożymy przez y kwadrat. Czyli mamy minus y do czwartej, odjąć 7y kwadrat, no i dodać 144, równa się 0. Następnie podstawiamy zmienną pomocniczą, y kwadrat równa się, dajmy na to t, no i t w tym momencie musi być większe lub równe od 0. Y było liczbą rzeczywistą, podniesiona do kwadratu będzie większe lub równe od 0. W tym momencie mamy równanie minus t kwadrat, odjąć 7t plus 144 równa się 0. Liczymy teraz kolejną deltę, czyli będzie 49, minus i minus to plus, 4 razy 144. Ja napiszę tak. Dobra, no niestety 49 to jest 7 kwadrat, więc tutaj nie wyłączymy w żaden sprytny sposób. Trzeba będzie ręcznie policzyć. No dobrze, no to niech będzie 49, 4 razy 144. No to policzmy, to by było od końca mnożąc 6, 1 dalej, 7, 1 dalej, 5. Dobra, to czyli mamy 50 i 575. 575, czyli 625. O, to bardzo ładnie, bo pierwiastek z delty to w takim razie jest 25. 25. A zatem nasze T1 jest równe, uwaga, ile? 7 odjąć 25 dzielone na minus 2, albo T2 jest równe 7 dodać 25 dzielone na minus 2. No tu nam wyjdzie 7 minus 25 to jest minus 18 na minus 2, czyli 9, a tu nam wyjdzie ujemnie, a ujemna nie może być. W związku z czym
Napiszmy po prostu tylko, że to jest mniejsze od 0, odpada. A zatem t jest równe 9. W takim razie y kwadrat równa się 9, co oznacza, że mamy stąd, że y równa się 3 lub y równa się minus 3. Dobrze, no to mając y wracamy do x. Adekwatnie wtedy do tego x byłby równy. No 12 na 3, no to 4, a tu wtedy byłoby, że x jest równe minus 4. A zatem mamy dwie możliwości, dwie różne liczby zespolone, czyli nasze w, krótko mówiąc, będzie równe 4 plus 3i, lub w będzie równe minus 4 minus 3i. No dobrze, co my zrobiliśmy? Znaleźliśmy pierwiastki delty. Pierwiastki delty. No to w takim razie możemy wrócić do tego, co mieliśmy na samym początku, czyli do tego równania i napisać w takim razie, że z1 to będzie minus b, czyli minus 3i z przeciwnym znakiem to będzie 3i. Następnie dodać jeden z pierwiastków, 4 plus 3i, dzielone na 2. Na 2 czy na ile? Tak, na 2. No i to się równa, zaraz policzymy. No i drugie z2 to będzie także 3i. Uwaga, dodać, ale drugi pierwiastek. Czyli minus 4 odjąć 3i na 2. Dlaczego tak? No bo możemy wziąć ten pierwiastek, dodać i w drugim rozwiązaniu ten pierwiastek dodać, albo równoważnie wziąć jeden z tych pierwiastków i w jednym wzorze dodać, a w drugim odjąć, wyjdzie na to samo. Albo wziąć ten pierwiastek i w jednym wzorze dodać, a w drugim odjąć. Też wyjdzie na to samo. Także kto jak woli, może robić. Podsumowując zatem, czyli będzie 4 przez i, czyli 3i plus 2, jedno rozwiązanie, a drugie rozwiązanie to będzie, no tutaj 3i się wybije, czyli po prostu minus 2. W ten oto sposób znaleźliśmy dwa rozwiązania tego równania kwadratowego w zbiorze liczb zespolonych, którego współczynniki także były zespolone. To było podejście ogólne, natomiast akurat w przypadku tego równania można było to zrobić sprytniej, wykorzystując wzory skróconego mnożenia. Mianowicie zauważmy, że mamy z kwadrat minus 4, tak, no i na przykład dać minus 3i przed nawias. Wtedy by było z stąd, a z drugiego byłoby dodać 2, równa się 0. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, a zatem z minus 2, z plus 2. No niestety trzeba uważać, bo ja z i 2 piszę bardzo podobnie, muszę się bardziej postarać. Tak, dodać 2, odjąć 3i, z dodać 2. No i widzimy, że to i to jest takie samo, możemy dać przed nawias, czyli mamy z plus 2 i w następnym nawiasie z odjąć 2, odjąć 3i równa się 0. No, gdy mamy iloczyn dwóch liczb równy 0, to my się bardzo z tego powodu cieszymy, bo albo jedno jest zerem, albo drugie jest zerem, no albo dwa naraz. W sumie lepszy byłby spójnik lub. To jest równe 0 lub to jest równe 0. A zatem z plus 2 jest równe 0 lub z minus 2 odjąć 3i jest równe 0. A zatem z jest równe minus 2 lub z jest równe 2 plus 3i i mamy rozwiązane równanie.